Wiecie, na co zawsze czekamy z nastaniem nowego roku? Oczywiście, że na zanudzanie was kolejną listą najbardziej oczekiwanych przez nas albumów zbliżających się miesięcy. Przechodząc do konkretów, przedstawiamy naszą gorącą dziesiątkę soundtracków z muzyką do gier wideo roku 2018. Ostatnimi czasy gatunek platformówek przechodzi renesans. W związku z tym jesteśmy zalewani najczęściej średnimi ścieżkami dźwiękowymi, które klonują dotychczasowe pomysły kompozytorów. Wyjątkiem ostatnio była muzyka Garetha Cokera, przygotowana do malowniczej gry Ori and the Blind Forest, przypominająca niezapomniane japońskie produkcje filmowe ze studia Ghibli. Wierzymy, że i tym razem kompozytor pozytywnie nas zaskoczy. Sentinels – Aegis Rim. Najnowsza produkcja studia VanillaWare, odpowiedzialnego wcześniej za Murumasa The Demon Blade, Odin Sphere i Dragon's Crown, tym razem przeniesie nas do alternatywnej rzeczywistości, gdzie fabuła została osadzona we współczesnym Tokio. W grze wcielimy się w licealistów, którzy zasiądą za sterami mechanicznych kolosów. Jako sympatycy japońskich produkcji z niecierpliwością oczekujemy ścieżki dźwiękowej, za którą stanął Hitoshi Sakimoto, czyli założyciel studia Bez Escape. Guacamelee 2. Guacamelee, platformówka przyrządzona przez Kanadyjczyków na bazie meksykańskiej kultury, powraca, a razem z nią autor muzyki do pierwszej odsłony gry, Rom DiPrisco. Poprzedni album ukazuje mistrzowskie połączenie surowego brzmienia instrumentów kojarzonych z kulturą meksykańską, doprawionych solidną dozą szalonej elektroniki. Po cichu liczymy na jeszcze więcej zwariowanych pomysłów przyprawionych sosem z Guacamelee. Kingdom Hearts 3. Włodarze ze Square Enix od dobrych kilku lat mydlą nam oczy kolejnymi zapowiedziami premiery trzeciej odsłony przygód sympatycznych bohaterów ze świata Disneya. Choć jest szansa na to, że w bieżącym roku doczekamy się nareszcie tej upragnionej przez fanów Myszki Miki japońskiej produkcji, to nade wszystko wierzymy w autorkę ścieżki dźwiękowej Yoko Shimomurę, która nie zawiodła w przypadku poprzednich odsłon Kingdom Hearts. Far Cry 5. Ubisoft przez ostatnie lata zalicza wzloty i upadki, jednakże ten rok dla Kanadyjczyków może okazać się przełomowy za sprawą jednej z topowych serii, jaką jest cykl Far Cry. W odróżnieniu od poprzednich odsłon gry, tym razem Far Cry 5 przeniesie nas na teren Montany, jednego z najsłabiej zaludnionych stanów USA. Naszym głównym celem będzie rozpracowanie i zniszczenie fanatycznej sekty. Spodziewamy się zatem dużo bluesa, okraszonego muzyką country, tak jak przystało na tamte regiony. Oprawą muzyczną do Far Cry 5 tym razem zajmie się Dan Romer, kompozytor filmowy mający na swoim koncie muzykę do kilku produkcji ze srebrnego ekranu. Sea of Thieves. Kto z nas, będąc dzieckiem, nie chciał zostać piratem? Arr. Dzięki deweloperom z legendarnego studia Rare, w trybie multiplayer wcielimy się w jednego z członków załogi, która wspólnie wyruszy eksplorować świat w poszukiwaniu przygód i skarbów, przy okazji zatapiając nie jeden wrogi piracki statek. Zamiast typowo filmowej ścieżki dźwiękowej, oczekujemy szantowych, tawernianych przebojów zakrapianych rumem i śledziem. No, może bez śledzia. Jesteśmy podekscytowani oczekiwaniem na album do Sea of Thieves, za którym stanął Robin Benland, mający na swoim koncie wiele udanych produkcji ze studia Rare. Psychonauts 2. Double Fine i Peter McConnell, co może później tak? Psychonauts, tytuł popularny wśród fanów wymagających platformówek, nareszcie w tym roku doczeka się drugiej odsłony. Kolejna część zwariowanych przygód telepaty imieniem Raz przeniesie nas do cudzych umysłów, gdzie odkryjemy, że grupa przyjaciół ma poważne tarapaty. Muzykę do przygód tego niby mrówczego owada raz jeszcze skomponuje uwielbiany przez naszą redakcję jazzujący Peter McConnell. Czego chcieć więcej? Where the water tastes like wine. Podczas ubiegłorocznych targów Gamescom naszą szczególną uwagę zwróciła pewna gra od niezależnego studia Dim Bulb Games, której fabułę osadzono w amerykańskim folklorze. Historia gry koncentruje się na długiej podróży i związanych z nią opowieściach. Nie tylko jesteśmy zachwyceni nieprzeciętną, groteskową wręcz oprawą graficzną, ale także zaprezentowanymi dotąd utworami, przy których pracowało wielu znanych i lubianych przez nas piosenkarzy, jak chociażby Sting we własnej osobie. Red Dead Redemption 2. Na ten tytuł oczekuje wielu fanów Rockstar Games, w tym pewnie jakaś 1/3 polskich uczniów i studentów. Ale tak na poważnie. Po wielu spekulacjach nareszcie doczekamy się powrotu na Dziki Zachód. Bo któż inny, jak nie Rockstar Games, potrafi w nas obudzić miłość do przemierzenia prerii oraz kowbojów galopujących na koniach w stronę zachodzącego słońca. Wiemy na pewno, ta ścieżka dźwiękowa będzie oszałamiająca. Dlaczego? Chodzą pogłoski, że Gustavo Santaolalla być może jest kompozytorem. No wiecie, ten od The Last of Us. God of War.
Stało się coś niemożliwego. Kratos zapuścił brodę, teraz ma syna i w nowej odsłonie God of War ze studia Santa Monica będzie po kolei kasował skandynawskich bogów, tym razem magicznym bumerangiem. Znaczy się siekierą, która do niego wraca. Z kolei nowe przygody Kratosa będą okraszone dźwiękami symfonii oraz folkowymi tematami przygotowanymi przez uznanego serialowego i filmowego kompozytora Bera McCreary'ego, który do współpracy zaprosi piosenkarkę Eivor Palsdottir, pochodząca z Wysp Owczych. Nie pozostaje nam nic innego jak zgolić włosy, zapuścić brodę i czekać na ścieżkę dźwiękową, oby nie za długo. Oto przedstawiliśmy wam nasze oczekiwania dotyczące albumów z muzyką do gier wideo w roku 2018. Wiemy jednak, że wielu premier gier jeszcze nie ogłoszono, przez co z biegiem upływu czasu nasze oczekiwania mogą ulec zmianie. Jak zawsze w komentarzach zachęcamy do podzielania się swoimi przemyśleniami i nie zapominajcie o subach i łapkach w górę. Do następnego!